Szukacie prawdziwie mobilnego laptopa do grania? Asus ROG Strix GL553 to gaming bez limitów. Smukła konstrukcja, świetna specyfikacja i wygodna podświetlana klawiatura, niczym nie ustępująca topowym peryferiom dla graczy. To jednak nie wszystko. Prezentowany laptop wraz z baterią waży około 2,5 kg, więc bez problemu możecie włożyć go do plecaka czy torby, bez obawy o nadmierne obciążenie kręgosłupa. Warto zwrócić uwagę na charakterystyczne kratki wentylacyjne i linie poprowadzone w dolnych partiach tego urządzenia. Mocniej jednak wzrok przykują pomarańczowe gumowe nóżki, zapewniające stabilne ułożenie na płaskim podłożu. Jak na urządzenie, które ma nieco ponad 38 cm długości i 25 szerokości, mamy do czynienia ze sporym i wygodnym panelem roboczym z bardzo dokładnym touchpadem, podzielonym na sekcję dotykową oraz dwa przyciski, które dobrze wyczujemy pod palcami. ROG Strix GL553 wyposażono w dedykowaną klawiaturę typu chiclet z czterostrefowym podświetleniem RGB, które pokażemy za moment. Rozstaw klawiszy i skok 2,5 mm, a w dodatku wyróżnienie WASD, obszerniejszy klawisz spacji i odosobnione klawisze strzałek dają nam większą pewność podczas codziennej obsługi, a przede wszystkim podczas grania. Co na krawędziach? Lewa to gniazdo ładowania, RJ45, HDMI, dwa porty USB, jeden port USB typu C oraz gniazdo audio. Prawa to ponownie USB, napęd Super Multi DVD oraz blokada Kensington. Na froncie natomiast diody sygnalizujące pracę poszczególnych elementów laptopa, bardzo dobrej klasy głośniki stereo oraz slot na kartę pamięci. Tylna krawędź to solidne zawiasy pokrywy ekranu. Sama pokrywa ekranu jest sztywna i pozwala nam na swobodne odchylenie i dopasowanie wyświetlacza do naszych potrzeb. Warto wiedzieć, że matryca o przekątnej 15,6 cala podświetlana jest LED-owo, charakteryzuje się rozdzielczością Full HD i powłoką typu anti-glare, mówiąc wprost, jest matowa. Odświeżanie na poziomie 60 Hz, szeroki kąt widzenia i żywe kontrastowe barwy sprawiają, że wrażenia wizualne, zwłaszcza podczas grania, są bardzo wysokie. Skoro już o graniu mowa, dzięki procesorowi 7. generacji Intel Core i7 lub i5 oraz karcie graficznej GeForce GTX 1050 Titanium z architekturą Nvidia Pascal, najnowsze produkcje nie są dla tego laptopa żadnym wyzwaniem. Dzięki najnowszym technologiom i obsłudze DirectX 12 gry działają płynnie, szybko, a przede wszystkim bez ogromnego poboru prądu. A jeszcze jedno, ROG Strix GL553 może być wyposażony nawet w 32 GB RAMu DDR4 oraz dwa dyski o różnych pojemnościach, szybki SSD i klasyczny dysk twardy. Wydajność sprawdziliśmy też grając w najnowsze przygody rycerza Arkham. Jak widzicie, przy maksymalnym wykorzystaniu 4 giga pamięci, które znajdują się na karcie, możemy swobodnie eliminować przeciwników. Prawdziwym pokazem możliwości laptopa jest Asus ROG Gaming Center. Sprawdzimy tu dokładną specyfikację oraz spersonalizujemy kilka bardzo ważnych ustawień. Mamy tutaj manualne sterowanie prędkościami wentylatora, funkcję Splendid, czyli dopasowanie temperatury barw, ROG Game First optymalizuje ruch sieciowy w celu ustawienia priorytetu dla danych z 4 trybami pierwszeństwa, optymalizacja, gra, streaming multimediów czy udostępnianie plików. Audio Wizard z kolei pozwoli dopasować dźwięk do naszych aktualnych potrzeb, niezależnie od tego, czy gramy, czy może słuchamy swoje ulubione utwory muzyczne. W każdej chwili możemy też zablokować tutaj touchpad, klawisz Windowsa i ROG Center. W oprogramowaniu możemy też oczyścić pamięć, sprawdzić temperaturę układu i zapisać nasze ustawienia w jednym z profili. Na początku wspominaliśmy też o podświetleniu klawiatury. Całość konfigurujemy w aplikacji ROG Aura. Czterostrefowe podświetlenie RGB może być statyczne czy oddychające, z masą dostępnych kolorów. Zresztą zobaczcie sami. Asus ROG Strix GL553 sprawdzi się również podczas streamingu, lecz przede wszystkim to świetnie wyglądająca mobilna jednostka dla graczy, którzy cały czas chcą mieć dostęp do najnowszych, nawet najbardziej wymagających produkcji.